Cześć! Dzisiaj dziewczyny opowiedzą Wam o plagach egipskich. Plagi egipskie. Księga Wyjścia. Rozdział 7. Rzekł Pan do Mojżesza. Serce Faraona jest twarde. Wzbrania się wypuścić lud. Idź do Faraona rano, gdy wyjdzie nad wodę. Pośpiesz mu na spotkanie na brzeg Nilu. Weź do ręki laskę, która zamieniła się w węża. Powiedz mu, Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z rozkazem. Wypuść lud mój, by mi oddał cześć na pustyni. Oto dotąd nie posłuchałeś mnie. Tak mówi Pan. Po tym poznasz, że ja jestem Panem. Oto laską, którą mam w ręce, uderzę w wody Nilu, a zamienią się w krew. Ryby Nilu wyginą, a Nil wydawać będzie przykrą woń, tak że Egipcjanie nie będą mogli pić wody z Nilu. Opowiedz mi, gdzie się działa ta opowieść? W jakim kraju? W Egipcie. A jak ci się kojarzy Egipt, ten kraj? Piramidami. Co to są piramidy, Lenka? Nie wiem. To są takie wielkie wieże. Jaki mają kształt? Trójkątów. Trójkątów. I kto mieszkał w takich piramidach, Basiu? Faraon. I kto jeszcze? Mumi. Faraon to król Egiptu, czy jakiś sługa? Sługa. Czy król? Król. I czy ten faraon był dobrym człowiekiem, czy złym? Złym. A Basiu, dlaczego był zły? Bo chciał rządzić całym krajem. A co to znaczy źle rządzić, Basiu? Źle rządzić to znaczy, że źle się rozsąduje. A czy, Lenko, ten faraon kazał ludziom robić na przykład jakieś ciężkie prace? Tak. Jakie na przykład? Na przykład kazał im podnieść domy. To było proste? Nie. No dobrze. Bo domy bardzo dużo ważą. Prawie 200 kilo. To nawet więcej, prawda? Albo 300 kilo. Czy Pan Bóg się przejął całą tą historią, czy nie, Basiu? Tak. Co zrobił? Do Nilu zabił ryby i tam była wtedy krew. I co, faraon się zmienił, jak zobaczył, że woda zamieniła się w krew? Nie. No to Pan Bóg dał drugą karę, drugą plagę. Co to była za kara, Basiu? Rabuchy. Wy, gdzie te żaby były? W domów. A czy te ropuchy były jadowite? Tak. No i co, faraon się przestraszył i wypuścił Izraelitów, czy nie znowu? Nie. No to Pan Bóg dał trzecią karę. Co to była za kara? Muchy. Jak to wyglądało, Basiu, opowiedz? Że wszystkich oblaźli. Faraon się zmienił? Nie. Jeszcze nie. Była kolejna kara. Nie wiem, czy słuchaliście uważnie. Nie. Przyleciały komary. Ano... Ja nienawidzę komarów. A wiecie, jaka była najstraszniejsza kara wtedy? Nie. 3 dni ciemności. Okropne. Okropne. Ale nawet nie chciałam na to by patrzeć. A była jeszcze straszniejsza kara. Jaka? Kiedy zapadła Wielka Noc, bardzo straszna, przyszedł anioł, ale nie dobry anioł, tylko... Zły anioł. Pozabijał wszystkie małe dzieci z Egiptu. Straszne, co? Tak. I wtedy faraon się już tak przestraszył, że postanowił tych Izraelitów wypuścić. Basiu, ja mam pytanie, co to znaczy, że ktoś jest niewolnikiem? Znaczy, że ktoś ciężko pracuje. Fajnie jest być, Lenko, niewolnikiem? Nie. A dlaczego? Bo na przykład nie można nic kupywać. Każdy z nas na pewno słyszał takie stwierdzenie. Ciemności egipskie. Skąd je znamy? Z Księgi Wyjścia, z opisu plag egipskich. Czego nas uczy ten fragment? Że nie warto mieć takiego serca jak faraon. Jakie było serce faraona? Zatwardziałe, niesłuchające innych. Masz do wyboru serce uparte,
i serce ufne, serce Mojżesza, które słucha innych i chce się dogadać. To na dzisiaj tyle. Widzimy się za 2 tygodnie.